przełomowy. Tak jednym słowem można podsumować bohatera tego odcinka. To na jego bazie powstały procesory 486 oraz Pentium, to on był inspiracją do stworzenia Linuxa, to przez wydarzenia z nim związane, w kolejnych latach na obudowach PC-tów pojawiły się naklejki Intel Inside, a o jego wielkości najwybitniej świadczy fakt, że ten CPU był produkowany przez 22 lata. W tym materiale pod lupę biorą procesor 8386 Intela. Zapraszam do oglądania. Był październik 1985 roku. Świat podziwiał dziewiczy lot wahadłowca Atlantis, amerykańskie dzieci po latach czekania mogły zacząć zabawę konsolami NES, rodzi się Free Software Foundation, natomiast w Polsce odbyły się ostatnie, cytując Wikipedię, w żadnym stopniu wolne, wybory do parlamentu. Wtedy to Intel w końcu zaprezentował pierwszy 32-bitowy procesor w architekturze x86. Dlaczego w końcu? Bowiem na papierze procesor ten powstał jeszcze przed wypuszczeniem na rynek procesora 8286. Ot, był tak skomplikowany, że Intel potrzebował jeszcze kilku lat, aby z papieru przenieść projekt do PC-tów. Trzeba też zaznaczyć, że nie był to pierwszy Intelowy procesor 32-bitowy. Wcześniej, dużo wcześniej, Intel wypuścił iAPX432. Procesor ten został udostępniony w końcówce 1981 roku, a zaprojektowano go już w 1975 roku. Ten CPU nie był jednak w architekturze x86 i okazał się finansową klapą. 8386, przemianowany w późniejszym okresie na po prostu 386, był nie lada osiągnięciem. Przez lata dzierżył miano najmocniejszego procesora i był chętnie wykorzystywany w bardziej profesjonalnych zastosowaniach, kady, serwery i tym podobne. Pierwsze iteracje procesora były zbudowane z 275 tysięcy tranzystorów. Dla porównania, na pierwsze wersje 286 składało się 134 tysiące tranzystorów, a taki Pentium 60 posiadał ich już 3,1 miliona. Co ciekawe, proces technologiczny był taki sam jak przy 286, czyli 1500 nanometrów. Intelowi udało się upakować taką liczbę tranzystorów, zwiększając powierzchnię samego CPU z 49 mm2 do 104 mm2. Patrząc na takie obrazki procesora, miejcie na uwadze, że jego serce znajduje się w samym środku. Jak się ma ten proces technologiczny do tego, który jest obecnie aktualny? Na ekranie widzicie ściągawkę. To, że Intel zaprezentował 386 w 1985 roku, nie znaczy, że można ją było wtedy nabyć. Produkcja pełną parą ruszyła dopiero w 1986 roku, a jak już ruszyła produkcja i dość skąpo procesor zaczął się pojawiać w sklepach, to wraz z nim zaczęły się pojawiać problemy, a jednym z nich był brak płyt głównych obsługujących nowe układy. Dostępne były dwie główne wersje procesorów. Pierwsza z dopiskiem DX była pełnoprawnym 32-bitowym CPU, druga wersja SX to hybryda 16-32 bitów. Wersja SX była oczywiście o wiele tańsza i pojawiła się 2 lata po oryginalnym modelu. W tym miejscu warto zaznaczyć, że dopiski DX i SX zostały dodane wraz z premierą wersji SX. Zasadnicza różnica pomiędzy tymi modelami to magistrala danych. Wersja DX pozwalała zaadresować aż 4 GB pamięci, natomiast wersja SX jedynie 16 MB. Co tylko pozornie było problemem, bo 16 MB RAM w blaszaku z 386 było czymś trudno osiągalnym i często po prostu niepotrzebnym, a zaadresowanie 4 GB w 1985 roku to zwykłe science fiction. Była jeszcze wersja SL, energooszczędna, przeznaczona do notebooków, a zbudowana została na bazie wersji SX. Oprócz tego Intel wypuścił jeszcze kilka wersji do systemów wbudowanych, ale nie warto sobie nimi zawracać głowy. 8386 pracował w trzech trybach. Real Mode, tryb rzeczywisty, Protected Mode, tryb chroniony oraz Virtual Mode, tryb wirtualny. Nowością był ten trzeci, który pozwalał uruchamiać jednocześnie wiele programów trybu rzeczywistego. Co ważne, ten CPU pozwalał w szybki sposób przełączać się pomiędzy trybami. Poprzednik, 286, musiał być resetowany przed przełączeniem z trybu chronionego do rzeczywistego. Do procesora dodano również zestaw nowych instrukcji. Jeśli do tego dodamy jeszcze o wiele lepsze zarządzanie pamięcią niż u poprzednika, to wychodzi z tego prawdziwy demon szybkości, ze zdolnością do wydajnego multitaskingu, który w tamtych czasach dopiero raczkował, choć był możliwy nawet na 286.
Na tym procesorze działało to jednak w tak ograniczonym stopniu, że sam Bill Gates mówił o 286 pieszczotliwie brain dead. Głównym inżynierem odpowiedzialnym za powstanie nie tylko 386, ale też 486 był John Crawford. Maczał też palce przy projektowaniu Pentiumów. Wczesne modele 8386 były taktowane zegarem 12 MHz. Szybko potem pojawiły się wersje z taktowaniem 16 MHz, 20, 25 oraz 33 MHz. Inni producenci z taktowaniem 386 zaszli dalej. Taki AMD z powodzeniem sprzedawał modele AM386 z taktowaniem 40 MHz. Ale aby być fair, AMD rozpoczął produkcję swoich klonów dopiero w 1991 roku. Dlaczego tak późno i jak to się stało, że AMD robił klony procesorów Intela? Jest to skomplikowany temat i wyjaśnienie tej kwestii zajęłoby z pewnością więcej czasu niż cały ten materiał miał trwać, ale postaram się wyjaśnić to w wielkim skrócie. Był rok 1981. Ówczesny gigant branży IT, IBM, wyraził swoje zainteresowanie procesorami z rodziny x86 Intela. Nie trzeba być gazelą biznesu, aby wiedzieć, że taki deal z IBM to duże ilości guacamole i trzeba zrobić wszystko, aby do finalizacji umowy doszło. IBM miał jednak jeden warunek. Intel nie mógł być jedynym dostawcą chipów. Firma została niejako zmuszona do udzielenia licencji na produkcję procesorów x86 innym firmom. Tak oto do akcji wkracza AMD. W 1982 roku obie firmy podpisały kontrakt na 10 lat. Co warte odnotowania, nie był to pierwszy kontrakt, jaki obie firmy ze sobą podpisały. Pierwszy o wymianie technologii podpisano w 1976 roku. Dodatkowo rozszerzono go w 1982. AMD z powodzeniem produkował klony intelowskich procesorów i wszystko szło gładko. Do momentu nasycenia się rynku. W chwili wydania 386 Intel nie musiał się już kolokwialnie mówiąc podlizywać do IBM. Kierunek lizania się raczej odwrócił, o czym za chwilę. W takiej sytuacji Intel wypowiada AMD umowę o współpracy, ale rozwiązanie umowy ma trwać zgodnie z kontraktem 5 lat. W tym czasie AMD chce jeszcze wyprodukować swojego klona 386, ale Intel, twierdząc, że podpisana umowa dotyczyła tylko procesorów 286 w dół, nie chce dać AMD mikrokodów nowego chipu. Ówczesny wiceprezydent AMD, Jim Conner, skomentował ruch Intela słowami: "Powiedzieć, że zostaliśmy zdradzeni, to duże niedopowiedzenie." Niesprawiedliwym byłoby stwierdzenie, że Intel robił to z czystej chciwości. Umowa, którą obie firmy podpisały, mówiła o tym, że jeśli jedna strona bierze technologię drugiej strony, to musi w zamian dostarczyć technologię o równym stopniu skomplikowania, a wedle Intela AMD nie dysponowało wtedy niczym w zamian. Można o tym poczytać w książce The Power of Boldness, a opowiada o tym sam Gordon Moore, jeden z założycieli Intela. Tak to ten od prawa Moore'a. AMD nie daje za wygraną. Podpierając się wygasającą umową, firma postanawia pozyskać mikrokody poprzez wsteczną inżynierię. Gotowe układy udało się wyprodukować w niespełna 2 lata. W międzyczasie trwa przepychanka sądowa z Intelem. Po długiej i kosztownej batalii AMD wychodzi z niej zwycięsko. Zaczyna zalewać, dosłownie, rynek swoimi klonami 386. W sądach firmy spędzą jeszcze kilka lat, ale to historia na inną okazję. To podczas tych przepychanek sądowych Intel stracił prawo do nazywania procesorów liczbami. A to, jak Intel dowiedział się o tym, że AMD planuje sprzedawać procesory wykorzystując ciąg liczb 386, było naprawdę niesamowitą historią. W 1990 roku pracownik AMD z działu marketingu Mike Webb zatrzymał się w hotelu w Sunnyvale w Kalifornii. W tym samym czasie, w tym samym hotelu zatrzymał się inżynier Intela, Mike Webb. Chyba już wiecie, gdzie to zmierza. Tak oto pracownik Intela otrzymał paczkę przeznaczoną dla pracownika AMD, w której to znajdowały się materiały marketingowe reklamujące procesor 386 od AMD. Intel nie chciał przyjąć do wiadomości, że ich nazwa procesora stanie się nazwą generyczną, dlatego firma zaczęła wymagać od producentów PC-tów, aby ci informowali w broszurach i na obudowach, że w oferowanym komputerze jest Intel 386, a nie 386. To pokłosiem tych wydarzeń były dobrze wszystkim znane naklejki na obudowach Intel Inside. Finalnie Intel przegrał bitwę o nazewnictwo procesorów, frazy 386, 486, a nawet 586 mogły być wykorzystywane przez inne firmy. Rzutem na taśmę dodam jeszcze, że wynalezienie nazwy dla swoich kolejnych procesorów firma Intel zleciła firmie Lexicon. To ta firma wpadła na nazwę Pentium, a na swoim koncie mają takie nazwy jak PowerBook, BlackBerry czy DeskJet. Tak oto Intel przegrał wszystko, co dało się przegrać. Nazwę i samą technologię.
Do tego trzeba to podkreślić. Procesory 386 produkowane przez AMD były niemal pod każdym względem lepsze niż te produkcji Intela. Mniej się grzały, były szacunkowo szybsze o 20%, czerpały mniej prądu, były tańsze i przede wszystkim były bardziej dojrzałe. Nie posiadały młodzieńczych błędów intelowego pierwowzoru. Procesory AM386 okazały się ogromnym sukcesem finansowym i były przysłowiowym wiatrem w żagle dla firmy AMD. Intel może i przegrał to starcie, ale z drugiej strony, kiedy inne firmy bawiły się wsteczną inżynierią, Intel opracowywał już kolejną generację procesorów. Intel jeszcze przez wiele lat będzie tą firmą, którą się goni. Układy od AMD nie były jedynymi klonami 386. Na rynku pojawiły się jeszcze procesory produkcji IBM, konkretnie IBM 386 SLC. Chipy pojawiły się w 1991 roku, były klonami wersji SX i nie zwojowały rynku, bo w zasadzie to nie miały tego zrobić. Intel udzielił IBM-owi licencji pod warunkiem, że ten będzie je jedynie stosował w swoich zestawach komputerowych lub zestawach do upgrade'u PC-ów IBM-a. Samodzielna sprzedaż nie była dozwolona. Inną firmą, która chciała spróbować swoich sił na tym polu, było Chips & Technologies. W odróżnieniu od IBM-a, który miał licencję od Intela, czy AMD, który twierdził, że ma licencję od Intela, Chips & Technologies zbudowało swój układ na zasadzie Clean Room Design, czyli skopiowaniu jakiegoś rozwiązania w taki sposób, aby nie naruszyć żadnych praw autorskich. Innym przykładem Clean Room Design był na przykład BIOS firmy Phoenix, a bardziej dzisiejszym przykładem jest na przykład React OS, czyli open source'owy system, który ma być binarnie kompatybilny z systemami Windows 2003 w górę. Super 386, bo tak nazywał się twór Chips & Technologies, a w zasadzie twory, bo wersji było kilka, pojawił się na rynku bardzo późno, bo dopiero w 1992 roku. Najbardziej wypasiona wersja 386.05DX posiadała 512 bajtów pamięci cache. Przypomnę tylko, że wersje od Intela i AMD nie posiadały pamięci cache wcale. Ta była zależna od tego, ile użytkownik lub producent peceta osadził na płycie głównej. Wydajność tego procesora miała być nawet o 40% większa niż u konkurencji. Był jednak jeden zasadniczy minus. Brak pinowej kompatybilności z soketem na procesory 386 PGA-132. Procesor nie podbił rynku i szybko o nim zapomniano. Wypadałoby jeszcze wspomnieć o Cyrixie. Ich procesory 486 SLC i 486 DLC i ich kolejne wersje, wbrew temu co sugeruje nazwa, nie są tak naprawdę 100% klonami 486. W praktyce są czymś pomiędzy 386 a 486. Można je było zamontować w płytach głównych komputerów generacji 386, ale posiadały własny cache i zestaw instrukcji procesorów 486. Układy te dla Cyrixa wyprodukowało Texas Instruments, które sprzedawało je też pod swoim brandem. Procesory znalazły swoją niszę, ale nie brakowało niezadowolonych nabywców, którzy sugerując się nazwą spodziewali się wydajności procków 486, a tak naprawdę dostali tylko trochę lepszego 386. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich także miał swoją wersję 386. Z cyrylicy na nasze chip nazywał się 1875VD2T i był klonem intelowskiego 386EXTB. Niewiele wiadomo o układzie, ale chyba bezpiecznie będzie założyć, że procesora nie pozyskano poprzez licencjonowanie czy clean room design. Grzechem byłoby nie wspomnieć o RapidK od Intela. Reklamowany jako koprocesor był tak naprawdę zestawem procesor plus coś. W rzeczywistości główny układ był 486 pozbawioną cache'u i kilku instrukcji, ale już z koprocesorem. Drugi chip był taką bardziej skomplikowaną zaślepką. Wysyłał do płyty głównej informację, że maszyna ma koprocesor. Jeśli zastanawialiście się, jakie combo 386-387 wypada najlepiej w testach, to odpowiedzią jest RapidCut. Wracamy do oryginalnego 386 produkcji Intela, a dokładnie do pierwszego na świecie komputera, który mógł się pochwalić tym procesorem. Otóż pierwszym dostawcą PC-ów z 386 było Compaq. I firma dołożyła starań, aby wszyscy o tym fakcie wiedzieli. W tym celu zatrudniono członka Monty Pythona, Johna Cleese'a. A efektem współpracy okazał się całkiem udany klip reklamowy. From 386 chips and 32 bits of a bus! I mean, frankly, this is not credible. It's an insult to your intelligence. If I were you, I wouldn't watch this commercial. In fact, I'll switch over for you. PC nosił nazwą Desk Pro 386. I dzięki magii internetu możemy dotrzeć do oryginalnych informacji z tamtego okresu odnośnie tego sprzętu.
a 30 lat po premierze sam Intel wspominał ten zestaw słowami najszybszy PC na świecie. Cena Desk Pro z 1 MB RAMu i dyskiem 40 MB wynosiła $6499, czyli niespełna $15000 dzisiaj. To jednak nie wszystko, bo w cenie nie było monitora oraz karty graficznej. Karta EGA to minimum plus $600, monitor kolorowy plus $800. Razem daje to jakieś $7900, czyli dzisiejsze $18220. Dlaczego poświęcam tyle czasu na jakiegoś peceta z połowy lat 80? Otóż spekuluje się, że tym zestawem firma Compaq zdetronizowała IBM-a na rynku domowych pecetów, po czym gigant już nigdy się nie otrząsł, a próbował. Specjalnie z myślą o 386 i z całą pewnością z myślą o jego następcach, IBM opracował magistralą microchannel, potocznie zwaną MCA. Na drodze ponownie stanęło Compaq, które wraz z innymi wielkimi firmami IT pod szyldem, uwaga, Gang 9, opracowali otwarty standard EISA. Powodem buntu producentów klonów była opłata licencyjna, a właściwie dwie opłaty. Jedna, aby z MCA w ogóle korzystać, i druga za każdego sprzedanego peceta. Szczęśliwie dla nas plan IBM-a się nie udał, choć MCA było szybszym rozwiązaniem. Szczęśliwie dla nas, bo opłatę licencyjną przerzucono by oczywiście na konsumentów. Złe to były czasy dla IBM-a, a najgorsze miało dopiero nadejść. Między innymi wydarzenia związane z erą pecetów 386 przyczyniły się do tego, że w 1993 roku firma stanęła na skraju bankructwa, ze stratami sięgającymi $5 miliardów, ale o tym innym razem. Niezaprzeczalnym jest jednak fakt, że okres, kiedy to względy IBM-a musiały walczyć inne firmy sprzętowe, dobiegł końca. Od teraz to IBM musi się podlizywać, między innymi do Intela. Dobra, zbaczam trochę z kursu. Wracamy do Desk Pro 386. Na zdjęciu, które właśnie widzicie, jest odświeżony model z dopiskiem S. Mamy więc pierwszego peceta ze świeżutkim 32-bitowym prockiem. Co dalej? No właśnie, zakładając, że nie pracujemy na oprogramowaniu mocno specjalistycznym, to prawdopodobnie nie mieliśmy zbyt wielu okazji, aby zobaczyć moc 386 w praktyce. Naturalnym więc wydaje się to, że Compaq naciskało na Microsoft, aby ten czym prędzej wydał Windowsa 386, który miał pokazać moc i możliwości 386. A skoro już przy Windows 386 jesteśmy, to trudno nie wspomnieć o tej abominacji, która reklamowała owy system. These are 123 files. That doesn't look like 123. It's na na not 1 2 2 2 3, but don't worry, William, just hand the disk to me. I've got several applications looking mighty slick, running under Windows 386. Okej, tyle wystarczy. W YouTube znajdziecie pełną wersję. Jak już wspomniałem, 386 był chętnie używany w stacjach roboczych i to tam właśnie trafiał w pierwszej kolejności. I tu pojawiał się kolejny problem, bowiem w chwili premiery 386 koprocesor i387, mocno pożądany w stacjach roboczych, nie był jeszcze dostępny. Produkcja koprocesora ruszyła niemal równe 2 lata po wypuszczeniu 386. Producenci płyt głównych, zalewani pytaniami od klientów, znaleźli jednak na to rozwiązanie. Na płytach głównych osadzano sokety zgodne z koprocesorami do 286. Oczywiście nie było to idealne rozwiązanie i sprawdzało się tylko w pewnych przypadkach, ale najwyraźniej lepsze to niż nic. Takie rozwiązanie zastosowano m.in. w Compaqu, o którym była przed chwilą mowa. W takim scenariuszu procesor 386 i koprocesor 287 pracują asynchronicznie, co oczywiście przekłada się na gorsze osiągi. Problemy Intela z tym procesorem nie kończyły się niestety na ograniczonej dostępności płyt głównych czy braku dedykowanego koprocesora na start. Okazało się bowiem, że niektóre wczesne partie procesora przeprowadzały błędne operacje mnożenia w trybie 32-bitowym. Kiedy o usterce zrobiło się głośno w 1987 roku, Intel nie był skłonny do wymiany wadliwych chipów. Użytkownicy dostali jedynie dodatkowy rok gwarancji. Firma zmieniła jednak zdanie i finalnie zarządzono wymianą wadliwych egzemplarzy. Felerne chipy w trybie 16-bitowym działały jednak poprawnie, więc zamiast wyrzucać je do kosza, Intel sprawdzał każdy egzemplarz i jeśli wykryto usterkę, nabijano na powierzchni 16 bit software only, jeśli natomiast wszystko było ok, nabijano 2 sigmy. Po latach okazało się, że w 386 zaszyty był jeszcze jeden bug o nazwie Popat. Jednak programiści sami się z nim uporali i pisali kod, mając tę niedoskonałość w pamięci.
Ogólnie pierwsze wersje procesora nie cieszyły się dobrą sławą. W gazetach można było nawet znaleźć artykuły odnośnie tego, których wersji procesora trzeba unikać. Już na początku wspominałem, że produkcja 386 zakończyła się dopiero po 22 latach, konkretnie w 2007 roku. Jak to możliwe? To oczywiście za sprawą całej masy systemów wbudowanych, czyli embedded. Tego staruszka można znaleźć w instrumentach muzycznych, maszynach przemysłowych, podobno świetnie sobie radzi w przemyśle kosmicznym, był też sercem tzw. interaktywnego pagera BlackBerry 950 oraz Nokii 9000 komunikatora. Ciekawostką jest, że bohater tego materiału był inspiracją do stworzenia Linuxa. Linus Torvalds, chcąc sprawdzić, co potrafi jego 386, zaczął tworzyć swój, jak to określił na Usenecie, darmowy system operacyjny. We wpisie podkreślał też, że jego system będzie utylizował możliwości 386 do przełączania zadań. Tak oto dotarliśmy do końca. Uff, to miał być krótki, max 5-minutowy materiał, który miał być zresztą jedynie dodatkiem do innego klipu. Jak widać, trochę mi nie wyszło. Nevermind, dotarliśmy do końca. W przyszłości możecie się spodziewać podobnych materiałów o innych procesorach. Dzięki za uwagę, cześć!